Z końcem roku przychodzi czas na podsumowania i o takie pokuszono się w gminie Bałtów. Podczas spotkania z mediami mówiono o współpracy samorządu z rządem, o inwestycjach, jakie udało się zrealizować, a także o planach na przyszłość. Gmina była w zapaści. Dziś dzięki wójtowi, bo to duża zasługa wójta, budżet jest unormowany, budżet działa prawidłowo, na koncie bieżącym nie mamy żadnego zadłużenia, wręcz przeciwnie, jesteśmy na plusie i to jest zasługa człowieka, który wystarczyło przez rok nie przeszkadzać. Wystarczyło nie przeszkadzać, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji covidowej, rada też ma ograniczone spotkania, były i zdalne sesje, ale nie przeszkadzając wójtowi, doprowadził do tego, że budżet jest bardzo dobrym, jakbym to powiedział, w bardzo dobrej kondycji. Mimo trudnej sytuacji finansowej gminy, epidemii koronawirusa, która panuje od kilku miesięcy, w Bałtowie sięgano po środki oferowane w ramach rządowych programów. Przypomnijmy, dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gmina mogła utworzyć na swoim terenie środowiskowy dom samopomocy. 444 406 zł na utworzenie i finansowanie środowiskowego domu samopomocy. Środowiskowy dom samopomocy w Wólce Bałtowskiej funkcjonuje już na razie bez podopiecznych ze względu na COVID, ale wykorzystaliśmy skutecznie te środki, oszczędnie mogliśmy go doposażyć dużo więcej niż nawet wcześniejśmy planowali. Kolejnym źródłem finansowania inwestycji, tym razem infrastrukturalnych, był Fundusz Dróg Samorządowych, z którego gmina Bałtów aktywnie korzysta. W ostatnim czasie dostaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi Bałtów-Pałac z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Droga już jest po przetargu, wyłonienie wykonawcy dobiega końca. Kwota zaproponowana przez wykonawcę dużo tańsza niż otrzymaliśmy środki. To bardzo ważne wsparcie dla mieszkańców. To jest dowód, szanowni państwo, na to, że gminą Bałtów zarządza dobry gospodarz. Gospodarz, który zna potrzeby swojej gminy, również potrafi współpracować z parlamentarzystami i potrafi wokół swoich spraw gminy gromadzić ludzi, którzy pomogą sfinalizować te ważne tematy. Jedną z najwyższych dotacji, jaką otrzymała w tym roku gmina Bałtów, były środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwsza transza, wspomniana tutaj, pamiętna uroczystość na Krzemionkach, dawała szansę dla wszystkich gmin. Ja przypomnę, co jest ku mojemu zdziwieniu jakoś skrzętnie ukrywane przez niektóre ośrodki medialne, być może bardziej związane z władzą samorządową. To, co zaznaczył pan wójt Hubert Żądło, w pierwszej transzy gmina Ostrowiec dostała największe środki. 5 400 000. Powiat ostrowiecki 2 700 000. A takie gminy właśnie jak gmina Bałtów, pan przewodniczący był uczestnikiem tej uroczystości, z różnych przyczyn, również szczupłości własnego budżetu, skromne 500 000. Podczas spotkania w Bałtowskim Urzędzie Gminy padło wiele słów podziękowań i uznania, a także deklaracje dalszej współpracy. Jesteśmy takimi ambasadorami tej gminy. I gratulacje dla pana wójta, dla pana przewodniczącego, który stoi na czele rady, za to, że nie zachłysnęli się ogromnym sukcesem, bo to, jak potoczyły się wybory samorządowe, proszę państwa, to był państwa ogromny sukces, że nie osiągnęliście, że nie zapomnieliście, po co zostaliście wybrani i nie napawacie się tym sukcesem, tylko cały czas staracie się zabiegać o środki, służyć mieszkańcom, bo taka jest rola samorządowca i taka jest rola także nasza, rola parlamentarzysty. Parlamentarzyści z rąk wójta Huberta Żądło otrzymali pamiątkowe upominki i podziękowania. Rok 2020 podsumowano, a już teraz w głowach urzędników rodzą się pomysły i plany na przyszły rok.